Kochani, dzień dobry, witamy serdecznie ze stadionu GKS Cement Raciborowice, gdzie właśnie trwają przygotowania do naprawy po okresie zimowej, renowacji płyty naszego stadionu. Przypominam, że GKS Cement Raciborowice to klub, który jest bardzo wspierany przez sponsorów, przez Marcina Pitera MP Trans, który tutaj wykonał kawał wspaniałej roboty. Dzisiaj do pomocy przy pracach renowacyjnych używany tutaj koparka, używana koparka, ładowarka właściwie, bardziej jak koparka. Dzięki Państwu Nozdryn Płotnicki, pozdrawiamy Panią Marzenkę, Pana Sławka. Naprawdę dzieje się wiele, kochani, jakby jakość tej murawy jest jedną z najlepszych jakości spotykaną w naszym regionie. Oczywiście po zimie większość muraw wygląda jak wygląda, jakby te nasze tutaj, nasza szerokość geograficzna nie służy murawom piłkarskim. Mimo wszystko chyba lepiej by było, gdyby spadły ogromne warstwy śniegu i przeleżały cały okres zimowy. Natomiast w tym momencie, kochani, kiedy ta murawa raz jest zamrożona, raz rozmrożona, ogromne ilości wody, bardzo duża zmiana tutaj warunków atmosferycznych wpływa bardzo niekorzystnie na trawę. Natomiast zobaczcie, widzicie moment piaskowania. W tym momencie murawa jest zagęszczana, murawa jest przygotowana do obciążeń ligowych, które już się tutaj pomalutku zaczynają. Przypominam, że za nami tutaj już mecz z PKS-em Bolesławiec. Natomiast przed nami jeszcze sporo meczy. Sezon tak naprawdę wystartował. GKS Cement Raciborowice ma za sobą 3 kolejki. We wszystkich 3 kolejkach zdobył 9 punktów. Natomiast 2 razy na wyjeździe w Niwnicach i w Kolonii, w Bolesławcu. 1 raz tutaj w Raciborowicach. Kochani, na uwagę zasługuje fakt, tak jak mówię, płyta, która w zeszłym roku została zdrenowana, właściwie 1,5 roku temu, system nawodnienia, słuchajcie, pełna, tak jak mówię, pełne piaskowanie, walcowanie, słuchajcie, zabiegi, kosztowne zabiegi, natomiast jakby tutaj sponsor, klub, bardzo duży nacisk kładą na to, aby nasi zawodnicy mogli grać na murawach najwyższej jakości. Jako ciekawostkę jeszcze Wam powiem, kochani, że nasza pierwsza drużyna nie za często korzysta z tej murawy, właśnie dlatego, żeby utrzymać ją w jak najwyższym poziomie. Trenujemy na Orliku, tutaj w Raciborowicach, na nawierzchniach sztucznych. Zdaje się, że trening przedmeczowy jest tylko na płycie, natomiast tak to po prostu funkcjonuje, nie ma tu boiska bocznego. Jest w tym momencie, kochani, rozpoczęte są prace budowlane tam za bramką, będą fragmenty takie treningowe do sporej ilości powtórzeń, do trenowania techniki, do prowadzeń piłki, do drabinek. To są mimo wszystko zabiegi treningowe, które bardzo gradują powierzchnię, bardzo mocno jej szkodząc. Dlatego w tej chwili, kochani, tak jak mówimy, większość czasu drużyna seniorów spędza na Orliku, na sztucznej nawierzchni, a płyta z dnia na dzień wygląda coraz piękniej, coraz bardziej okazale. Słuchajcie, jako ciekawostkę podam fakt, kochani, mój syn, córka i jeszcze jeden syn trenowaliśmy w Kochlicach, tam jest podobna sytuacja, też piękna murawa, też ogromne nakłady naniesione na tą murawę. Oczywiście, słuchajcie, wspomaganie wegetacji poprzez odpowiednie nawozy, odpowiednia ilość wody, no wszystko to, słuchajcie, absolutnie, słuchajcie, przyczynia się do tej jakości tej murawy, natomiast wiąże się to z ogromnymi kosztami. W związku z tym dzieci w Kochlicach przez okres zimowy trenują, kochani, na sztucznej nawierzchni w Miłkowicach. Za to dziękujemy, że mamy możliwość właśnie tą część, kiedy większość drużyn zamyka się na halach. To też z ogromną szkodą tak naprawdę dla tych dzieci, bo mimo wszystko piłka na hali, mimo wszystko, słuchajcie, ten futsal na hali to jest troszkę inną dyscypliną sportu. Zobaczcie,
przyjechał kolejny transport ciężarowy, kolejny tir tutaj z piaskiem, który właśnie poprzez załadunek, poprzez ciągniczek zagęszcza murawę. Słuchajcie, murawą opiekuje się w tym sezonie firma z Legnicy. Gdybym mógł poprosić, panie Adamie, halo, dzień dobry, przepraszam, doliczyć kroki. Witam serdecznie, rozumiem, pan Adam z Legnicy. Tak, dzień dobry, witam serdecznie. Na potrzeby naszego GKS Cement Raciborowice fanpage robimy króciutki materiał. Panie Adamie, co pan powie o tej płycie na tym etapie, po ciężkiej zimie? Po ciężkiej zimie, nie jest źle, natomiast tak jak tutaj dzisiaj przyjechaliśmy, no mega dużo piasku potrzebuje płyta, bo jest miękko. Okay. Zrobimy później aerację, czyli napowietrzymy. Fajnie piaseczek wejdzie w dziurki, jeszcze później mamy szczoteczki, które do tych dziurek jeszcze bardziej piaseczek wejdzie i 2-3 dni płytka kampnął. Panie Adamie, jestem już zakochany w tym, co pan mówi. Greenkeeperzy to są fachowcy najwyższych lotów. Jak dobrze się przyjrzymy murawie, choćby Leicester City, widział pan te cuda, które tam człowiek wyczynia. Natomiast cieszymy się, że wziął pan pod opiekę naszą płytę. Może dwa słowa, jesteście z Legnicy, słowa o firmie. Tak, jesteśmy z Legnicy, praktycznie całe życie ze wspólnikiem, jesteśmy w branży sportowej, wcześniej dalej jest jeszcze odzież sportowa, natomiast troszeczkę rozszerzyliśmy działalność. Kupiliśmy maszyny, chcemy kompleksowo już te kluby zaopatrywać, nie tylko w sprzęt, ale fajne właśnie w boiseczka. Także jak coś, to zapraszam inne kluby. Oglądajcie fanpage Raciborowic, bo na pewno jest to na wysokim poziomie i zapraszam do współpracy. Panie Adamie, dziękuję jeszcze raz pięknie. Życzę, aby trawa rosła tak szybko, jak pan sobie tego życzy, bo czasami za szybko to też niedobrze. W każdym razie dziękujemy za opiekę tutaj w imieniu wszystkich zawodników, kibiców, no bo powiem szczerze, jestem zakochany w tej murawie, a widzę, że przy pana wiedzy, przy pana profesjonalnym podejściu będzie jeszcze tylko lepiej. Zapraszam jak najbardziej. Dziękuję bardzo, Żółwik, powodzenia, nie przeszkadzam w pracy. Jak się firma nazywa, panie Adamie? Ważne rzeczy. Turf Professional. Okej, Turf Professional, dziękujemy ślicznie. Turf Professional. Rozumiem, że możemy podlinkować, fanpage'u jest, czyli w poście będziecie mieć podlinkowane, kochani, Turf Professional, firma z Legnicy, to oni wzięli pod opiekę w tym sezonie murawę. Oczywiście, kochani, jeszcze raz wszystko dzięki grzeczności, dzięki środkom, które tutaj klub generuje przez wsparcie sponsorów, piekarnia Nozdryn Płotniccy, wójt gminy Warta Bolesławiecka, pan Haniszewski i oczywiście sponsor główny, Marcin Pitera, MP Trans. Słuchajcie, jest faktycznie miękko, chodzę po tej płycie, czuję, że tego piasku tutaj sporo potrzeba, zresztą zobaczcie jeszcze raz, jakie hałdy tego piachu do nas przyjechały. Natomiast słuchajcie, kiedy dzisiaj zasłyszałem informację, że rozpoczęły się prace renowacyjne naszej płyty, która zobaczycie za kilka chwil, jak będzie wyglądać, to nie mogłem sobie pozwolić, aby tutaj nie przyjechać i nie nagrać dla was tego krótkiego materiału. Przypominam jeszcze raz, kochani, GKS Cement Raciborowice, niewielka miejscowość, Raciborowice Górne, jest to województwo dolnośląskie, dawne jeleniogórskie, trzeci okręg w grupie A, wicelider obecnie rozgrywek tuż za Twardym Świętoszów. Bądźcie z nami, oglądajcie streamy, oglądajcie mecze, a najbliższy już w sobotę z Ocicami będziemy rozgrywać bardzo dobre spotkanie. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam z murawy tutaj z Raciborowic. Do zobaczenia. Słuchajcie, cały czas trwa piaskowanie, natomiast na koniec tego procesu ten piękny areator wjedzie na plac boiska. Króciutko nagramy również film, jak on się porusza, jak pracuje. Widzę tutaj siłową hydraulikę i areator z kolcami.
będzie, słuchajcie, tutaj napowietrzał naszą murawę, aby wzbudzić wegetację, aby zagęścić bardziej boisko. Słuchajcie, no widzę wszystko na fajnym, wysokim poziomie, także cieszymy się ogromnie, że takie rzeczy dzieją się w naszym, w naszej pięknej, maleńkiej miejscowości Raciborowice.